Yeah, witamy w kolejnym Review Territory. Witam was. Powitać, to fajny ja. Tak, Tadeusz, który jest dzisiaj w telewizji, ja mogę go bezkarnie głaskać po czole, a także pobudzić do myślenia to miejsce, które jak się dziś okaże, Tadeusz ma bardzo latentne. I witam was, ja Miłosz. Będziemy mówić o bardzo specyficznych grach w dzisiejszym programie. Tak, dzisiaj będziemy mówili o grach, które pojawiły się na pecety i niestety też pojawiły się na konsole, a nigdy tego nie powinny robić. I odwrotnie, o grach, które niestety wyszły na pecety, a powinny zostać na konsolach. W związku z tym cała sytuacja będzie bardzo kontrowersyjna. Tym bardziej, że mnie nie podobają się dzisiejsze gry Tadeusza, a Tadeuszowi te, które ja będę miał do pokazania. Będziemy ja tam lubię wszystkie gry. Wiemy, jak się takich nazywa. Miłość, pamiętasz, pokazywałeś mi tego Battlefielda na konsolę, tak? Modern Combat, taką śmieszną grę, tam się ekscytowałeś, że tam się można przenosić w ogóle. Więc stary, chciałem ci pokazać, jak powinien wyglądać Battlefield naprawdę w całej swojej okazałości. To jest nowy Battlefield 2, dokładnie add-on do niego, pod tytułem Special Forces, czyli jednostki specjalne. Jak łatwo się domyśleć, właśnie o nich traktuję. Są tam mamy pięć nowych frakcji. Są Navy Seals, jest SAS angielski, jest Specnaz, są też jednostki specjalne Meku i to są jednostki, ja wiem, że ty nie ogarniesz, bo ty grałeś tylko w tą wersję konsolową, ale to są generalnie rzecz biorąc jednostki z poprzedniego Battlefielda i jeszcze oprócz tego są rebelianci. Czy normalnie sklonowana poprzednie Battlefieldy, tylko nie, inaczej ponazywane jednostki? Właśnie widzisz, ja mam szczerze mówiąc, generalnie rzecz biorąc, zawsze z taką pewną nieśmiałością traktuję addony, dlatego że tak naprawdę w strzelaninach sieciowych addony dla mnie nie są do końca potrzebne, bo zawsze można ściągnąć z sieci jakiegoś dobrego moda, który jest zrobiony przez graczy, ale naprawdę poziom może mieć całkowicie profesjonalny. Niemniej trzeba przyznać, że jednostki specjalne są naprawdę, naprawdę kozackie. Ściemą jest co prawda to, że 3 z 5 nowych armii mają takie samo uzbrojenie, no właśnie. Ale te, które są nowe, rzeczywiście to nowe uzbrojenie jest bardzo, bardzo fachowe. Znaczy nie są to tylko i wyłącznie kosmetyczne zmiany, tylko rzeczywiście jest to nowy sprzęt. Zasada jakby rozgrywki została ta sama, czyli przejmujemy flagi, utrzymujemy te flagi i zabieramy tikety, czyli punkty przeciwnikowi. Kto wytrzyma dłużej, ten wygrywa. Zmieniły się, natomiast pojawiło się troszeczkę nowych motywów. Pojawił się nowy sprzęt. Część misji, akurat teraz nie widzimy tego, ale są też misje w nocy, w których normalnie trzeba używać noktowizora. I rzeczywiście tam jest ciemno jak w, nie chcę mówić gdzie, i bez tego noktowizora nie idzie. Po prostu nie idzie ustrzelić przeciwnika. Są też granaty gazowe, granaty oślepiające. No jest też nowy sprzęt. Pojawiły się 2 nowe helikoptery. Jest Hind i Apache. I to bardzo oczekiwany sprzęt przez wszystkich fanów serii. Są też nowe pojazdy, szczerze mówiąc, niektóre z nich to troszeczkę mi przypominają G.I. Joe. Są też takie bardzo podobne do G.I. Joe kłady. Jest taki wóz teraz dla Amerykanów i dla Anglików, który ma 10 karabinów, wyrzutnie rakiet, wygląda w ogóle jak wyjęty po prostu z komiksu, ale rzeczywiście jest całkiem jeżdżący w grze, sprawdza się świetnie. No i wracając właśnie, zobacz, ta gra przede wszystkim polega na tym, że grasz z ludźmi, nie grasz z botami, nie słopujesz się, hot swapping, nie ma hot swappingu, tutaj jesteś ty i są twoi ziomale. I wygrywa ten, kto jest lepiej zorganizowany, lepiej umie korzystać ze sprzętu, no i oczywiście lepiej strzela. Super, ale takich gier jest w pyton i na PC. Battlefield jest tylko jeden stary. No świetnie, natomiast ja mam wrażenie, że to jest ciągle ta sama gra, tylko te kukiełki są ubierane w inne ubranka. I dodali dwa helikoptery. Dwa helikoptery dodali. Cicho, teraz ja mówię. Dwa helikoptery dodali, a ty masz strunę ze śliny do ziemi od razu. Dwa helikoptery dodali. Nie powiedziałem ci stary, że ja mam strunę ze śliny w ogóle tej. Ale ja widzę. To jest bardzo konkretne. Nie powiem, że troszeczkę wróciła mi moja miłość do tej jakże zajebistej gry. Fanboyu. No to jest tak, jak to powinno wyglądać. Ta gra wygląda prześlicznie. W ogóle jeżeli chodzi o grafikę, no to przyznasz, że no sorry, ale konsola to może się schować i to bardzo szybciutko. Gra się świetnie, jest doskonale wyważona jakby latencja myszy, to się tak fachowo nazywa, znaczy opóźnienie, no, daj mi wytłumaczyć, to opóźnienie przenoszenia twoich ruchów na ruchy postaci. I tutaj tego praktycznie nie ma, a na przykład to jest bardzo denerwująca cecha wszystkich FPS na konsole, że zanim ci się ten gościu zareaguje na twoje ruchy, to po prostu mija hektar czasu. No, chyba masz latencję mózgu po prostu. Nie mam, po prostu grałem sporo na tych konsolach w FPS i umówmy się. Konsole nie są sprzętem dla FPP-ów. To są gry na pecety. Na pecetach możesz sobie bez problemu skonfigurować sieć. Możesz bez problemu. Powiedz mi lepiej, dlaczego dla 2 helikopterów mam ponad 100 wydać? Gra jest tak, jest ładna, brzmi świetnie, jest rewelacyjnie udźwiękowiona, naprawdę. Po prostu czujesz się jak na polu bitwy. Świetnie się gra w sieci.
bardzo słabo gra się w singlu, no bo wiadomo, że jednak strzelanie do botów to jest słaba zabawa. I jeżeli ktoś posiada Battlefielda i posiada tych kilkadziesiąt zbędnych złotych, to ja to naprawdę z pełną odpowiedzialnością polecam, bo to jest dobra gra. Kilkadziesiąt zbędnych złotych, no. Stary. Prince of Persia 2 Trony to jest... Czyli Prince of Persia 3, czyli tak naprawdę Prince of Persia 6, tak? 6 co najmniej, 6, tak. Bo były trzy, najpierw był pierwszy, drugi, później był trzeci, pierwszy trójwymiarowy, Prince of Persia 3D. Tak. Potem było Sands of Time, potem był Warrior Within. Warrior Within i teraz mamy są dwa trony, tak, w zasadzie z nowożytnej ery. Ty pamiętasz pierwszego Prince of Persia? No, to jest w ogóle... Ja jestem starszy. Ja mam rekwizyt dzisiaj przygotowałem. To jest kartka papieru, ja w domu ćwiczyłem... Którą miałeś, kiedy grałeś? Tak, ja w domu ćwiczyłem origami. Aha. I ponieważ chcę ci... Bo patrzysz na ekran cały czas i mówisz, że gry konsolowe są brzydkie i w ogóle, ale ja z tej kartki papieru za pomocą origami, czyli sztuki składania papieru bez użycia nożyczek, aha, jak widać złożyłem papier i nie mam w ręku nożyczek, w ten sposób to nie mogę jest origami, zrobić tylko wydzieranka, stary, to jest po prostu 25 lat ćwiczeń. Ja jestem w stanie zrobić wszystko i to tak wyglądał pierwszy Prince of Persia. Tutaj pokazują wymownie na swoim tle. Nie wiem, czy to widać. I teraz pokazuję, on był troszeczkę lepiej zaanimowany. Tak, ale kolor miał właściwie podobny, tak, bo miał białe ciuchy. Więc... On miał białe ciuchy i wyglądał dokładnie tak, jak my tutaj pokazujemy. A teraz się okazuje, że Prince wyrósł na grę, która jest przede wszystkim świetnie opowiedzianą baśnią. No to jest właśnie fajne, że w tych nowych Princeach są. Dokładnie. I to jest druga z gier, które tak naprawdę dla młodych graczy się nie nadają z wielu przyczyn. Między innymi dlatego, że ta historia jest poważna i dość nudna. Jest fajnie opowiedziana, z dużym przejęciem przez narratora. Z zaangażowaniem. I jest to chyba platformer, który ma najsilniejszy wątek scenariuszowy w historii. Oprócz tego jest to jeden z najładniejszych platformerów. To jest taki trochę patent, który w konsolach pojawił się przy Devil May Cry po raz pierwszy chyba w historii, że to nieważne, że zabijasz przeciwnika, ważne ale to ważne robisz, jak to zrobisz. Że go podrzucisz do góry, tu go uderzysz, tu się obrócisz. Tak, że coś tam i to daje, chociaż tutaj nie ma za to za specjalnie punktów, ale jest duży walor estetyczny. Natomiast jest też minus, to znaczy nie jest tak w te tutrons do końca, ponieważ jeżeli chodzi o wątek zręcznościowy, czyli na przykład przechodzenia takich trudnych patentów jak ten, po ścianach i tak dalej, to większość przypadków jest naprawdę ściśle zaprojektowana przez autora. No ale to było zawsze tak, że znaczy w każdej kolejnej części było tak, że miałeś określoną drogę przez poziom i nie było tam wątkowości, ale jakby całym numerem jest to, żeby znaleźć tą drogę. Tak jest, wchodzisz do lokacji, która jest lokacją trudną, bo na pierwszy rzut oka w ogóle nie wiesz, co z nią zrobić, więc stoisz, rozglądasz się tygodniami, aż w końcu wymyślisz... Wiesz, co to jest? Co? To jest sztuczne wydłużenie czasu gry. Tak, dokładnie. No, ale przynajmniej backtrackingu nie ma. No. W każdym razie stoisz i się rozglądasz i jak ja to sobie tłumaczę, stoisz i rozglądasz się po to, żeby wpaść na to, na co wymyślili autorzy. Autorzy, tak. I jak nie wymyślisz, co wymyślili autorzy, żeby przejść ten to kawałek, nie ma takiego to nie bata, przejdziesz, żebyś przeszedł. Tak? Po prostu siedzisz ad mortem defecatam, jak to się mówi po łacinie. Defecatam, podoba mi się to słowo. I wymyślasz, co z tym zrobić. I to jest dramat tej gry duży i to jest też przyczynek do tego, że młodzi gracze raczej nie łykną tego, jak te elementy kolejne przechodzić. Aha. Oprócz tego, że tłucze się różnych miśków, że przechodzi się tutaj tłukąc ich, napadając z różnych stron świata, można też ich napadać z zaskoczenia. No właśnie, i tego do tej pory nie było. Tak, pojawiają się stealth kille, które są tutaj bardzo zręcznościowe. Ale są z tego, co ja widziałem, zrobione w taki fajny sposób, jak było w Shenmue i w ogóle ostatnio jest bardzo popularny sposób prowadzenia walki, że jak w odpowiednim momencie naciśniesz klawisz, to tak, dokładnie. Jakby dodaje ci się następny element kombinacji. To tak, jest fajna, bardzo to, fajny to sposób. To faktycznie jest patent z Shenmue, który zresztą miał swego czasu tę grę z Shenmue, który miał tę grę sprzedać, a potem był poprawiany w wielu różnych miejscach. W Fahrenheitie ostatnio było bardzo... I na przykład w Fahrenheitie też się pojawił. Tak, polega on dokładnie na tym, że kiedy podchodzimy do przeciwnika, a on nas jeszcze nie zauważył, bez względu na to, która to jest strona, bo przeciwnicy czasami zza przeszkód nie widzą nas z przodu, ekran się bloruje, robi się taki rozmazany. Taki sugerujący, że tak teraz jest. Można coś zrobić. Wtedy wciskamy trójkącik na joypadzie i jak wciskamy, chodź tu, mam Prince'a, który będzie wciskał trójkącik. To może łapką, a nie nóż.
wciska. On tak, on łapką wciska trójkącik, I on wtedy go tak... Wtedy Priest zaczyna wykonywać jakieś ruchy w ogóle tak w powietrzu i tego. I kiedy zaświeci mu się broń, trzeba wcisnąć kwadrat za każdym razem, kiedy się broń zaświeci. I wtedy on tam łoi przeciwnika dokładnie. Wygląda to super. Podsumowując, mamy do czynienia z grą, która jest grą bardzo dobrą, ale w pewnym sensie nie nową. To znaczy nie zostało wymyślone nic nowego, poza kilkoma elementami, o których mówiłem. Natomiast cała reszta nie została skrzaniona. To znaczy też można powiedzieć tak pozytywnie, że gra nie została ulepszona w taki sposób, że nie da się w nią grać teraz. Jest fajna, dużo fajnych pomysłów, dużo zastanawiania się nad tym, jak pokonać kolejne lokacje, wklepywania kombosów, które są naprawdę czasami rewelacyjne i zwalniają akcję i jucha chlapie na ścianę, w ogóle total mortal odjazd, więc z tego małego Prince'a, który biegał kiedyś i świecił wesoło uśmiechniętym rynkiem. Teraz taki... Tak. Jak może wiesz, Miłosz, były Hobbit, bo nie wiem, czy widziałeś pana Petera Jacksona ostatnio, jest bardzo chudy, zabrał się za robienie filmu o gorylu. Ale on się zabrał za robienie tego filmu, jak jeszcze był gruby, prawda? No tak, właściwie tak, bo on 9 lat temu się za to zabrał, ale udało mu się zrobić dopiero teraz, prawdopodobnie schudł właśnie przez to, że ten film go strasznie wyczerpał. No, ja się bardzo, bardzo dużo sobie obiecuję po tym filmie, ale zanim obejrzałem film, miałem okazję zagrać w grę. Tak dokładnie to jest to... konwersja z konsoli, znaczy wyszły te wszystkie wersje razem, znaczy i w tym samym momencie, ale widać po wersji PC-towej, że to była gra robiona z myślą o konsoli. No i tutaj chylę czoła, bo... Dlaczego widać, że to była gra? No powiedz. No więc powiem. Wracamy do sprawy tej latencji myszy, czyli opóźnienia. Otóż w tej grze po prostu sterowanie jest tak schrzanione totalnie. Jest po prostu masakrą. Dlatego, że nie udało im się zupełnie przekonwertować ruchów myszy, znaczy ruchów joypada, tego rozglądania się joypadem na mysz. W związku z czym, co nawet widać tutaj po materiale, w pewnych momentach po prostu masz takie przeskoki, że no jest... Czy nie poradziłeś sobie ciężko z tym sterowaniem? Rozumiem, przerosło cię troszeczkę. Tak, przerosło. Możesz to sobie tak w ten sposób tłumaczyć. To jest najbardziej chory pomysł moim zdaniem, jeżeli chodzi o sterowanie. Otóż panowie domyślnie ustawili wpadanie w szał, które polega na tym, że trzeba maszować w buton. Po prostu nawalać. Ustawili pod kółkiem myszy, w związku z czym musisz cały czas kręcić tym kółkiem w dół. Wtedy kąg zaczyna się tutaj nawalać i wpada w ten szał. Tylko że problem polega na tym, że w ten sposób po prostu zajeżdżasz to kółko w tempie natychmiastowym. Więc... Ale to znaczy, chcesz to powiedzieć, że na PC-cie w ogóle się nie da grać w tą grę, tak? Na PC-cie się da grać, jak masz joypada i wtedy elementy FPP przechodzisz na myszy, troszeczkę się męczą z tym sterowaniem, ale da się przeżyć, a fragmenty kongiem robisz na joypadzie. Jest to zdecydowanie najlepszy sposób sterowania, no bo to jest gra tak naprawdę zrobiona na konsolę. W każdym razie, pomijając słabe sterowanie, gra jest naprawdę, naprawdę niezła. No, scenariusz King Konga to prawdopodobnie większość ludzi zna. Przybywa tam grupa podróżników, filmowców na WSP, podróżników, filmowców, bo tam jeszcze oprócz tego, że są filmowcy, to są... przewożą. Tak, duża małpa. Wiesz, tutaj pociąg do Blondynki. Building, samoloty. No i generalnie rzecz biorąc, rozgrywka się dzieli na takie jakby dwa główne tryby. Po pierwsze, kierujesz poczynaniami pana Jacka Driscolla, czyli tego Adriana Brody'ego z filmu. I to są fragmenty FPP, co jak właśnie widać w tym momencie. I to jest gra, która jest bardzo fajnie zrobiona, bo tak naprawdę nie jest to strzelanina, tylko taka troszeczkę survival, troszeczkę logiczna. Ciężko to powiedzieć. To jest przygodówka po prostu. No nie do końca, jednak nie? Za dużo tutaj jest elementów zręcznościowych, żeby powiedzieć, że to jest zręcznościowa przygodówka. Zręcznościowa kombinatówka, wiesz, bo tutaj jest dużo kombinowania. Czy to nie jest przypadkiem jakaś taka reklamówka filmu tylko i wyłącznie? Przecież ta gra jest do skończenia w 6 godzin. Nie, troszeczkę dłużej niż 6 godzin. Powiedzmy, że 7,5, ale... No dobra, nie, no czas jak zwykle w każdej grze. Ostatnio generalnie rzecz biorąc jest taka moda, żeby nie robić gier dłuższych niż 10 godzin, bo gracze konsolowi są zbyt prości, żeby grać dłużej, bo się nudzą. Sam jesteś prosty, prostaku. Nudzicie się po prostu. Ja rozumiem, wiesz, no niestety nie macie takich rzeczy jak cywilizacje i jakieś inne dobre strategie. Gracze konsolowi są grawiesz, godzinami. Gracze konsolowi są dojrzali. Wy lubicie szybką rozrywkę, nie chcę do tego inne do rozrywki, życie prywatne, szybko, zainteresowania, pozabijać te potwory wszystkie. To jest gra, która została dobrze zrobiona i na PC-cie jest absolutnie niegrywalna, tak? Nie, jest absolutnie grywalna na PC-cie, tylko najlepiej jak masz na PC-cie joypada. Tak, myszkę w ogóle, siostrę. Wiesz, no nie chcę mówić, kółkiem, ale
łatwiej jest podłączyć joypada do peceta niż myszkę do konsoli. I tym proponuję zakończyć naszą rozmowę. Tak samo w ogóle nie znasz, ale okej, dobrze, wierzę cię, tak? Nie, nie muszę mieć ostatniego słowa. Na pececie nie da się grać, tak? Generalnie mamy tutaj do czynienia z grą, która jest ładna, dobrze udźwiękowiona, bardzo profesjonalnie udźwiękowiona, co jest zawsze ważne, dobrze zagrana i ma fajną akcję. Cały czas jednak nie może człowiek zapomnieć o tym, że to jest gra tak naprawdę, która powinna być na konsoli. Ona jest na PC-cie spoko, jak się ma joypada, to można nią sobie przyciąć, ale tak naprawdę to jest gra konsolowa. Taka, wiesz, szybka, łatwa, przyjemna. Tylko kończysz, zapominasz, idziesz do następnego. Lord of the Rings Tactics jest gierą Tadeusz. Nie mów giera, bardzo cię proszę. Dobrze, jest grą, giereczką, zrobioną przez EA, która jak pewnie wiesz, ma prawa do filmu. Władca Pierścieni. I z tych praw korzystają, robią gry, te gry są niezłe. Niezłe są, to trzeba powiedzieć, że im się udało ten rzeczywiście wykorzystać. To prawda, i Tactics potwierdza tę regułę. Jest to gra na PSP, na PlayStation Portable. W związku z tym to, co widzicie na ekranach, to też informacja dla was, jest znacznie powiększone. Tak, to tak naprawdę jest znacznie mniejsze na konsoli, mniej widać. Ale do czego jeszcze pewnie dzisiaj będę wracał, Tadeusz, nie da się tego ukryć. Ta gra jest nie za ładna. Ale inna grafika, to jest fajna gra. Zasadniczo tak. Znaczy, ta gra jest lepsza niż wygląda. I to jest to taka druga gra na PSP. Pierwsza Metal Gear Racing, który był grą... One są w ogóle podobne, zdaje się, że... Tak, to jest prawda. Tym bardziej, że jak widzisz, i statystyk jest sporo, i postacie na ekranie poruszają się na takich zaznaczanych sobie wcześniej poletkach. Do czego chcesz się czepić znowu? Nie. Bo oglądam postacie strząsające. Biegają po takich samych poletkach. Natomiast całą mocą tej gry jest to, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Czyli możliwości wybierania przedmiotów, dobierania skilli, levelowania postaci, które w pewnym sensie odbywa się automatycznie. Można grać jedną z dwóch stron, rzecz jasna. Mhm. Można grać stroną drużyny pierścienia, w zasadzie stricte drużyną pierścienia. I można grać w jakąś wysublimowaną, zupełnie wykopaną w kosmos drużynę. A iloma postaciami kierujesz jakby maksymalnie dalej w trakcie walki? Wiesz co, ja grałem w misji, w której było kilka postaci, ale podejrzewam, że może ich być znacznie więcej. Mhm. Chcę w to wierzyć, wiesz, nie skończyłem tej gry, tam jest dla każdej ze stron po 20 misji. Dlaczego nie skończyłeś? Bo jest brzydka, czy dlatego, że jest słaba? Bo jest trudna, wiesz co, to jest dość czyli trudna jesteś gra. Słaby, to się bierze jakby też stąd się wzięło, nie, to się bierze stąd, nie ogarniasz jej. Tak. Nie, to nie jest tak jak z tobą i z Battlefieldem. Ja tę grę jak najbardziej ogarniam. Ja Battlefielda ogarniam od lat. Ja się dobrze nadaję dla gier dla dzieci. Ja w ogóle świetnie, takie dla pięciolatków. Tak, ja sprawnie przychodzę. Tak. Wiem, że chciałbyś, żebym to powiedział, ale tak oczywiście nie powiem. Fabuła jest rypnięta, zerżnięta z trylogii, no i przez to płaska jak Kalista Flockhart. Czekaj, czyli na końcu niszczą ten pierścień. Nie będzie. Nie wiesz, bo nie skończyłeś. Nie będę zdradzał, co się na końcu dzieje. Łatwo się domyślić, o co chodzi. Kolejne sceny, zresztą tak jak widzicie, są po prostu scenografiami z filmów. Co też jest niezłym patentem Electronic Arts, bo przecież tak naprawdę oni można ogrywać kółko i w kółko te same wyrywki filmu, wrzucają tę samą galadielę, tego samego. Ale jest z tym jakiś fan. Parę osób można przyciąć w tryb dla wielu graczy i to też jest fajnie, zarówno przyłączając się do gry, jak i ją hostując. Naprawdę rewelacyjny produkt. No to może być fajne akurat, bo generalnie takie rzeczy jak UFO, bo to jest chyba troszeczkę w sumie też podobne jakby w konstrukcji do tych turowych stać w UFO na przykład. To jest bardzo przyjemne. Dobrze, żeby nie obciążać twojego mózgu, który jak wiemy jest latentny. Po pierwsze, gra... Podoba ci się to słowo, co? Tak, to jest... Dzisiejszy program sponsoruje słowo latentny. Tak jest. Ponieważ Tadeusz ma latencję różnych organów, to tego nie będziemy wracać. Mam latencję myszki. Fuj. Okej. Po pierwsze, gra jest znacznie mocniejsza niż wygląda. Po drugie, grafika potrafi odstraszyć i ona zdecydowanie obniża jej ocenę. Po trzecie, to jest gra, w którą gra się bardzo powoli i już na poziomie średnim są trzy poziomy trudności. Już na średnim jest... Tak, zaczyna być bardzo trudno i misje przechodzi się po kilkanaście razy, te trudniejsze na pewno. Po czwarte, po 20 misji dla każdej ze stron i każdą ze stron zgramy. Nie są to strony zbalansowane. Ta dobra strona wydaje się być nieco lepsza, przynajmniej mnie leży znacznie bardziej. I tyle. Dla użytkowników PSP-ków niezły pomysł, zwłaszcza dla takich, którzy lubią sobie posiedzieć w spokoju, podziergać,
i zasnąć z poczuciem dobrze spranego zła na świecie, bądź też wrzuconego pierścienia do wulkanu. A jeżeli lubicie fajne gry, to zagrajcie Grand Theft Auto. Miłosz, patrząc na tło za nami, nawet osoba z taką latencją mózgu jak ja jest w stanie odkryć tytuł tego, co zaraz będzie. Oczywiście jest to... Tak, masz rację, chodzi o Matrixa. Shiny, firma, która zrobiła bardzo, bardzo dużo, bardzo, bardzo fajnych gier, zabrała się za Matrixa już przy okazji wydania tego dwupaku, takich dwóch bardzo słabych filmów, drugiej i trzeciej części tej fatalnej trylogii. Mhm. Dla mnie istnieje tak naprawdę tylko pierwszy Matrix, dwa następne były zupełnie niepotrzebne. A nie lubisz 20-minutowej sceny nie umierania Trinity? Nie, nie lubię. W każdym razie, przy okazji tamtych filmów wydano także grę Enter the Matrix. Gra była troszeczkę nietrafiona, pierwsza była fatalnie zrobiona od strony technicznej. Znaczy sypała się, waliła się grafika. Na PC-cie na przykład w oryginalnej wersji była taka akcja, że jak włączałeś fokus, czyli zwolnienie czasu, takie klasyczny bullet time, Maxo Payne'owy, postać się robiła przeźroczysta. Był na przykład taki motyw. No ale na szczęście czas mija. Matrix powraca, tym razem jest Path of Neo, czyli jak sama nazwa wskazuje, tym razem gramy w końcu tym, kim trzeba, czyli z Urańcem, Keanu Reeves, pełen wypas. Gra jest nawalanką, tylko i wyłącznie. Tutaj nie ma myślenia, nie ma kombinowania, to jest sieka, masz setki przeciwników, bo tutaj się przede wszystkim jakby gra jest skonstruowana w ten sposób, że najfajniejsze są walki z kilkoma przeciwnikami naraz. Ale to tylko czekam, Tadeusz, aż powiesz, że to jest gra na konsolę. No więc właśnie. To, co widzimy na ekranie, to jest wersja konsolowa. Zrobiliśmy to umyślnie, ponieważ niestety wersja PC-towa tej gry, podobnie jak Enter the Matrix, jest technicznie... Nie chcę używać słowa do dupy, ale jest właśnie taka, jest do dupy. Mhm. Nie udało im się skonwertować grafiki. Co najgorsze, to jest to samo. Znowu wracam do sprawy latencji myszki. W tą grę na PC-cie się gra po prostu wyjątkowo do... Już mówiłem, jeżeli się używa myszy i klawiatury. Natomiast jeżeli się gra na joypadzie, to jest to zupełnie, zupełnie inna zabawa i jest to po prostu przezajebista nawalanka. Liczba kombosów jest niezbyt duża, ale to się zwiększa, tam po prostu są jakby kolejne poziomy tych samych ciosów. Jasne. Natomiast jakby cały fun w grze polega z walki z kilkoma przeciwnikami naraz. To Tadeusz, można... jakbyś miał tylko klawiaturę i myszkę, to co, bawiłbyś się w tę grę? Nie. Nie. Z pełną odpowiedzialnością mówię, że ja w tą grę na PC-cie przy pomocy myszy i klawiatury po prostu nie mam ochoty grać. Mio w tej grze może łączyć ciosy, może robić tak zwane link-up moves. I polega to na tym, że w momencie, kiedy zadasz, tam jest cios normalny i chwyt, w momencie, kiedy zaczynasz uderzać innych gości dookoła ciebie, te ciosy się mogą połączyć w kombinację taką specjalną, unikalną. Na przykład, nie wiem, łapie gościa z jednego za nogę, drugiego za nogę, zaczyna nimi nawalać trzeciego, skacze im po głowach, przerzuca, tutaj w ogóle, no, cuda nie widzę. No, to jest chodzone mordobicie po prostu, tak? Tak, to jest ciekanina tylko i wyłącznie połączona ze strzelaniną. Taki Max Payne, tylko że w Maxie, o, to jest też ładny cios. W Maxie to tam był scenariusz. W Maxie był dobry scenariusz bardzo, a tutaj ten scenariusz jest, mówić, no to jest taki jakby zlepek z kolejnych akcji z Matrixa. Będziemy mieli możliwość między innymi obejrzenia słynnej, rewelacyjnej sceny z setkami agentów Smithów, z którymi się walczy. To jest zresztą niesamowita rzecz, to jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się udały tak naprawdę w tym engine'ie. Tam na ekranie rzeczywiście jest 100 przeciwników naraz i każdy z nich jest trójwymiarowym modelem. Nie jest, wiesz, ściemą, która jest w tle, w związku z czym jest tylko rysuneczkiem, tylko jest to rzeczywiście do każdego, jak podejdziesz i jak mi przyłożysz, to się okazuje, że to jest trójwymiarowa postać. Stary, nie da się ukryć, że no, to jest gra, która jest po prostu wodą na twój młyn. Tak, na konsoli jest fajniejsza niż na PC-cie. Bo jest to kolejna gra, która została stworzona z myślą o konsolach. Jeżeli się jakąś grę robi na jakąś konkretną platformę, to ona niestety na innej platformie po przeniesieniu, no rzadko się zdarza, żeby była dobra. No i tak jest niestety w tym przypadku. Ona na PC-cie po prostu się i nie mam ochoty w nią grać na PC-cie. Natomiast na konsoli mam naprawdę wielką przyjemność zmucenia tych setek agentów Smithów i z tych policjantów i tych wszystkich innych złych gości, którzy w niej występują. Co tu więcej dodawać? No, oglądać! Alfa 1, mów do mikrofonu. Alfa 1! Alfa 1, co z tobą? Alfa 1, pokaż swoją fajną grę. Będziemy mówić o grze Half-Life 2, z której... grałem w nią rok temu. W którą Tadeusz grał, jak był mały. Dokładnie. Bo ona na PC-tach wyszła rok temu. Wtedy to był taki moment, że ona furorę wielką zrobiła, bo wyglądała rewelacyjnie i super. I była rewelacyjnie fajna.
Tak, ona jest rewelacyjnie fajna. Ona ciągle jest rewelacyjnie fajna, a teraz jest rewelacyjnie fajna na Xboxie. No. Na starym Xboxie, poprzednim, bo mamy grudzień i już po premierze 360. Co? Dlaczego parskasz? Dlatego, że ta gra wygląda porażająco, po prostu porażająco i sterowanie ma porażające i w ogóle słaba, jeszcze do tego ty w nią słabo grasz. Sterowanie ma porażające... Tadeusz, no proszę cię, no pokażę, zobacz, co ty robisz w ogóle. Ja nie wiem, wyciągasz pochopne wnioski. Dobrze. Po pierwsze, gra faktycznie nie wygląda tak dobrze jak na mocnych pecetach, ponieważ Xbox jest słabym pecetem, tak? Wspomnijmy się. Ale wiesz, że ta gra wyglądała dobrze nawet na słabych pecetach. No proszę cię, na pewno nie wyglądała tak dobrze. Ona ma całkiem nieźle zrobioną fizykę jak na Xboxa. Havok. Tak, dokładnie. Ma też bardzo fajną grafę i ja bym w ogóle zaczął o niej rozmawiać w zupełnie inny sposób. To znaczy, mniej więcej w taki. Mamy PSP, to jest dobry przykład. Ono leży w pudełku. Mhm. Można ją z tego pudełka wyjąć. Mhm. To jest pudełko do PSP, które... I co, ono ma nie być produkowane tylko dlatego, że nie pasuje do kierownicy? No proszę cię. No ale i analogicznie jest z Xboxem. Daj mi skończyć. Nie zachowuj się jak pięciolatek. Na sytuacja strzelanek FPP na Xboxie jest jaka jest, znaczy aktualnie niewiele się dzieje we wspomnianym temacie, w związku z tym, kiedy pojawia się Half-Life, to tak naprawdę on ląduje na zupełnie innym rynku, Tadeuszu. Widziałeś strzelanki na konsole, co w ogóle samo w sobie mnie po prostu rozluźnia, no ale jedźmy. Na Xboxie, powiedziałem jak wygląda sytuacja no na dobrze, Xboxie, no dobrze, tak? No konsola. Dokładnie, natomiast takiej strzelanki z tak fajnym scenariuszem i tak fajnie zrobioną fizyką aktualnie nie ma, w związku znaczy, wiesz, z tym no właśnie... spokojnie w nią... uderzać, co? Znakiem tego, że się nie znasz na strzelaninach, ponieważ jesteś konsolowcem, jest to, że mówisz o fajnym scenariuszu. Ta gra nie ma fajnego scenariusza. Ale nigdy się nie możesz... miała fajnego scenariusza. Została zjechana za scenariusz przez wszystkich. No nie żartuj słaby sobie. Scenariusz. Nie żartuj oczywiście sobie. Oczywiście tak, to jest pokazówka bardzo fajnego engine'u. No prawda. Ale nie pokazówką ma fajnego, fajnego engine'u jest co? Sirius Sam, który nie ma fajnego scenariusza, no nie, na Sirius przykład? Sam jest kupą. Far Cry. A to jest, proszę ciebie, po prostu... nie najlepszy Half-Life. Znaczy on jest bardzo fajną grą, ale to nie jest dobry scenariusz. Świadectwem tego, że nie umiesz grać w gry konsolowe strzelanki, jest to, że mówisz, że się nie da w nią sterować. Ma bardzo wygodne sterowanie, nie ma głupiego auto-aimingu i przycelowywania, przyklejania się kursora do obiektu. Powiedz jeszcze, że tak jak na PC-cie. Nie, jak na PC-cie się nie gra, ale celuje się bardzo wygodnie. Chociażby dlatego, że jest całkiem spory margines błędu i mi się fajnie celuje, nawet wtedy jak trafia się mniej więcej. Mhm, nawet wtedy jak nie trafiasz też. Jak to nawet wtedy, jak nie trafiasz? Nie. No właśnie, jak widać na załączonej animacji. To oczywiście właściwie nie widać. A ty masz 100% skuteczność. Ja mam wifi na poziomie 70% powiedzmy. No proszę cię, to nie rozmawiajmy już o tobie, Tadeusz, bo to nie jest program Tadeuszu, tylko o Half-Life. Więc wydali starą grę z gorszą grafiką, z gorszym sterowaniem. Ale tak... Ja szczerze mówiąc nie mam przyjemności na przykład. Po co? Znaczy jakbym nie miał nic innego i nie miałbym oczywiście, jakbym miał tylko Xboxa, to wtedy bym może sobie pograł, ale... Ale stary, bo dla osób, które mają inteligencję szlauka ogrodowego, jak nie przymierzając kto w tym studiu razem ze mną... A czemu ty mnie cały czas obrażasz? Kontrolnie to robię, żeby cię rozjudzić, bo jak jesteś rozjuszony, zaczynasz popełniać błędy, a to mnie niezmiernie rajcuje. Dla osób takich, które są klasycznymi wzrokowcami, to faktycznie, jak gra wygląda brzydko, to w ogóle jest do niczego. A sam o tym dobrze wiesz, że to nie jest do końca prawda. I jest duża przyjemność z grania. Przede wszystkim dlatego, jak dla mnie, dla osoby, która i pewnie tak jak dla ciebie, że levele są fajnie zaprojektowane. Na zakończenie, informacja dla posiadaczy Xboxów. Gra jest niezła, jak na Xboxa, na poprzednią generację konsol przypominam. W swojej klasie aktualnie nie ma chyba konkurencji. Można pochodzić po fajnie zaprojektowanych poziomach, pobawić się fajną grafiką i poprawić się fajną fizyką gry, z podrzucaniem beczek, z podpalaniem i robieniem pułapek przeciwnikom. Przepraszam, przyznaj się, że przez pierwsze 10 minut przekładałeś butelki do koszyka i odwrotnie. Bo ja tak, można się bawić butelkami i zastanawiałem się, jak daleko można zanieść jeden przedmiot w tej grze. I będę to jeszcze próbował. Tak więc produkt jest bardzo fajny, jak na Xboxa, z kompleksem pecetowym, więc nie pokazujcie i nie nabierajcie na to niuń, że to jest jakaś rewelacyjna, super nowa gra, bo te, które się znają, nie pójdą na to w ogóle. Na Xboxa fajny pomysł na zabawę. Z żalem stwierdzam, że to już niestety koniec naszego programu. Mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej w połowie tak dobrze jak my. To znaczy, że bawiliście się w ogóle zajebiście fajnie. I życzymy wam szczęśliwego nowego roku, który być może okaże się mniej latentny niż ten. Tudzież życzymy wam także nielatentnych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, żeby nie wyrzucać choinek przez okno, bo potem sąsiedzi się buntują. Nara. Nara.